Cześć, tutaj Gosia. Witam Cię na sesji relaksacyjnej, która ma nam pomóc wyciszyć niespokojny umysł i rozluźnić napięte ciało. Jesteśmy obecnie w trudnej sytuacji, która jednak ma nam coś pokazać i uświadomić istotne sprawy z punktu widzenia naszego, jak i całego świata. Jesteś tutaj w jakimś celu. Zapewne szukasz ukojenia i spokoju. Oznacza to, że sprawy Twoje, Twoich bliskich i ludzkości nie są Ci obojętne. Lęk tak naprawdę odczuwa każdy z nas. Nie tylko w związku z trudną sytuacją w Polsce i na świecie. Pamiętaj jednak, że każdy inaczej go przeżywa. Lęk chce Ci coś powiedzieć. Pokazać, że jakieś ważne potrzeby nie są zaspokojone, że jakieś ważne granice zostały naruszone, że jest w Tobie coś, czym warto się zająć. Lęk może też być informacją, że czujesz się w danej sytuacji bezsilny czy też bezsilna, bezradny czy też bezradna. Jest zdecydowanie ważną informacją dla Ciebie i nie warto go wypierać. To, co warto, to wsłuchać się w siebie, odczuwając lęk. Jest on o tyle przydatny, o ile potrafisz spojrzeć na niego zrozumiałym okiem i zamienić w uczucia i działania, których potrzebujesz. Dlatego cieszę się, że tutaj jesteś, bo właśnie tego będziemy się dzisiaj uczyć i doświadczać. Na początek połóż się wygodnie. Na podłodze, na macie, w łóżku. Możesz także siedzieć, jednak znacznie bardziej zrelaksujesz się, leżąc. Niech to będzie spokojny, cichy kąt, w którym nikt i nic nie będzie Ci przeszkadzać. Okryj się kocem, podłóż coś pod głowę, zapal ulubioną świeczkę i wycisz wszelkie zbędne urządzenia. Stwórz sobie komfortowe warunki. Teraz jest czas dla Ciebie. Oddychaj spokojnie i zamknij delikatnie oczy. Co czujesz? Przede wszystkim uświadom sobie, co teraz dzieje się w Twoim ciele. Skieruj uwagę do brzucha i klatki piersiowej. To tam najczęściej kumulujemy uczucia. Nie wypieraj niczego, tylko poczuj. Oddychaj spokojnie i uświadom sobie, co w Tobie siedzi. Zostań tutaj przez moment, nawet jeśli jest to dla Ciebie trudne. Tak jak wszystko, to również przeminie. Porzuć wszystkie obrazy, które masz w głowie. Skup się tylko na oddechu i uczuciach płynących z ciała. Spokojny wdech i spokojny wydech. A teraz wypuść proszę całe powietrze z płuc.
weź głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze na szczycie. I wypuść powietrze ustami. Rozluźnij się. Raz jeszcze. Wdech. Głęboko, głęboko. Zatrzymaj. I wydech. Ostatni raz. Głęboki wdech. Zatrzymaj. I wypuść. Pięknie. Oddychaj teraz spokojnie. Ta sesja relaksacyjna w dużej mierze będzie opierała się na pracy z oddechem, Twojej uważności i rozluźnianiu nadmiernie napiętych mięśni. I teraz właśnie zajmiemy się tym ostatnim. W tym celu posłużymy się relaksacją Jacobsona. Wspaniałą metodą, którą opracował Edmund Jacobson w latach 30. XX wieku. I pomimo, że od jej opracowania minęło już sporo czasu, to nadal cieszy się ona dużą popularnością. Być może właśnie dlatego, że Jacobson rozumiał problemy ówczesnego człowieka, które w zasadzie przetrwały do dziś. Organizm człowieka jest stale narażony na wiele nieprzyjemnych sytuacji, które wywołują w nas uczucie stresu, a czasem lęku. W związku z ciągłą gonitwą myśli utrzymujemy nasze ciało i umysł w stanie gotowości do działania. A stan gotowości to niestety bardzo często stan napięcia. W swoich licznych badaniach Jacobson dowiódł, że odprężenie fizyczne wpływa w dużym stopniu na odprężenie psychiczne. Jego metoda polega na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych partii mięśni. Istotne jest, aby odczuwać różnicę pomiędzy mięśniem napiętym a mięśniem rozluźnionym. O wszystkim za moment Ci opowiem. Będziemy napinać poszczególne części ciała i mięśnie przez około 5 do 10 sekund. Na wdechu będzie napięcie, a na wydechu rozluźnienie. Spokojny wdech. I spokojny wydech. Rozluźnij się. Jesteś w dobrym miejscu. A teraz skieruj proszę uwagę do swojej prawej stopy. Weź wdech i napnij jej mięśnie tak mocno, jak tylko jesteś w stanie. Możesz spróbować ściągnąć palce stopy w kierunku twarzy. Napinaj. I rozluźnij na wydechu. I raz jeszcze. Wdech. Ściągnij mocno palce prawej stopy w kierunku twarzy. I wydech rozluźnij. Poczuj, jaka jest teraz. Poczuj różnicę. Przenieś uwagę na prawą łydkę. Weź głęboki wdech i napnij ją najmocniej, jak potrafisz. I wydech rozluźnij. Raz jeszcze wdech, napnij. I wydech rozluźnij. Poczuj, jaka jest teraz. Skieruj teraz uwagę na prawe udo. Napnij je na wdechu. Na wydechu rozluźnij.
I raz jeszcze, wdech, napnij. I wydech, puść. Poczuj różnicę w swoim prawym udzie. A teraz obejmij uwagą całą prawą nogę. Napnij ją na wdechu. Przytrzymaj to napięcie. Po czym rozluźnij na wydechu. I raz jeszcze. Wdech, cała noga się napina. I wydech, rozluźnij. Poczuj teraz całą prawą nogę, jak staje się coraz bardziej rozluźniona. Dobrze. A teraz lewa stopa. Weź wdech i napnij jej mięśnie tak mocno, jak tylko jesteś w stanie. I rozluźnij na wydechu. I raz jeszcze wdech, ściągnij mocno palce lewej stopy w kierunku twarzy. I wydech, rozluźnij. Poczuj różnicę. Przenieś uwagę na lewą łydkę. Weź głęboki wdech i napnij ją najmocniej jak potrafisz. I wydech, rozluźnij. Raz jeszcze wdech, napnij. I wydech, rozluźnij. Poczuj, jaka jest teraz. Skieruj teraz uwagę na lewe udo. Napnij je na wdechu. I na wydechu rozluźnij. Raz jeszcze wdech, napnij. I wydech, puść. Poczuj różnicę w swoim lewym udzie. A teraz obejmij uwagą całą lewą nogę. Napnij ją na wdechu. Przytrzymaj to napięcie. Jeszcze chwilę. I wydech, rozluźnij. I raz jeszcze wdech. Cała noga się napina. Stopa, łydka, udo. I wydech, rozluźnij. Poczuj teraz całą lewą nogę, jak staje się coraz bardziej rozluźniona. Bardzo dobrze. Teraz weź głęboki wdech i napnij pośladki tak, abyś się na nich lekko podniósł, czy też podniosła. Rozluźnij na wydechu. Raz jeszcze wdech, napnij. I wydech, rozluźnij. Poczuj, jak pośladki stają się coraz bardziej rozluźnione. A teraz na wdechu wciągnij brzuch i przyciśnij go do kręgosłupa. Zauważ, jakie napięcia się w nim pojawiły. I na wydechu rozluźnij.
Raz jeszcze wdech, napnij brzuch, wciągnij go do kręgosłupa. Wydech rozluźnij. Poczuj, jak twój brzuch naprawdę się rozluźnia. A teraz weź najgłębszy z możliwych wdechów i wstrzymaj powietrze w płucach. Zauważ napięcie pojawiające się w klatce piersiowej. I rozluźnij, wypuść powietrze. Raz jeszcze bardzo głęboki wdech. Klatka piersiowa się unosi. Zauważ napięcie, które się w niej pojawia. Wstrzymaj powietrze. I wydech rozluźnij. Poczuj, jak jest teraz. Skieruj uwagę do swoich dłoni. Weź wdech i zaciśnij obie pięści. Poczuj mięśnie dłoni i przedramion. Rozluźnij na wydechu. Raz jeszcze wdech, napnij. Zaciśnij pięści, napnij całe przedramiona i ręce. I wydech rozluźnij. Poczuj, jak twoje ręce stają się coraz bardziej zrelaksowane. A teraz na wdechu unieś ramiona do uszu, tak aby pojawiło się mocne, wyczuwalne napięcie. I rozluźnij na wydechu. Raz jeszcze wdech, unieś ramiona, napnij. I wydech rozluźnij. Poczuj, jak ramiona samoistnie się rozluźniają. Skup się teraz na twarzy. Na wdechu napnij wszystkie mięśnie twarzy, które jesteś w stanie. Zaciśnij powieki, zmarszcz czoło, unosząc brwi. I wydech rozluźnij. Raz jeszcze wdech, napnij powieki, czoło, usta. I wydech rozluźnij. Poczuj, jaka jest teraz twoja twarz, jak się rozluźnia. Oddychaj spokojnie. Twoje ciało dostało odpowiedni sygnał. Wie, że teraz jest czas rozluźnienia i relaksu. Już nie musisz niczym poruszać ani niczego napinać. Zostaw wszystko tak, jak jest. I oddychaj powoli i spokojnie. Wdech. I wydech. Na koniec chciałabym przytoczyć ci kilka afirmacji, zdań. Wysłuchaj ich, a następnie wybierz sobie jedną, która najbardziej obecnie z tobą rezonuje. I zostań z nią. Możesz również wymyślić coś swojego, jeśli tylko przyjdzie ci coś do głowy. Oddychaj spokojnie i posłuchaj. Jestem bezpieczny. Jestem bezpieczna. Moje ciało się uzdrawia. Jestem dla siebie największym wsparciem. Jestem wystarczający. Jestem wystarczająca.
Wybieram spokój mimo wszystko. Odpuszczam. Jestem dobry, jestem dobra. Wiem, że będzie dobrze. Przeczytam ci raz jeszcze te zdania. Wsłuchaj się w nie i w siebie. I wybierz coś dla siebie. Jestem bezpieczny. Jestem bezpieczna. Moje ciało się uzdrawia. Jestem dla siebie największym wsparciem. Jestem wystarczający. Jestem wystarczająca. Wybieram spokój mimo wszystko. Odpuszczam. Jestem dobry, jestem dobra. Wiem, że będzie dobrze. A teraz pozostań przez moment z wybraną przez siebie afirmacją. Powtórz ją kilka razy i spróbuj poczuć głęboko w sobie. Skieruj ją do swojej klatki piersiowej i do brzucha. Zauważ, co teraz dzieje się w twoim ciele, w twojej klatce piersiowej, w twoim brzuchu, w całym twoim ciele. Weź głęboki wdech. I wypuść powietrze. Dziękuję, że byłeś i byłaś ze mną. Pamiętaj, że bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie, ty masz nad sobą kontrolę. Możesz wybrać spokój i rozluźnienie. Twoje napięcie i niepokój niczego nie zmienią i w niczym i nikomu nie pomogą. Możesz wybrać zdrowe relacje, dobre nastawienie i ciepło wokół siebie. Traktuj siebie i innych z życzliwością i szacunkiem. Ty, jak i każdy inny na to zasługujecie, bardziej niż kiedykolwiek. Kochaj siebie i kochaj innych. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia na kolejnych praktykach.